Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Już od 18 do 21 maja targi książki i mediów Vivera. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Kup bilet już teraz na targiwivelo.pl. Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk. Witam Państwa, Kamil Szewczyk, to jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są generał Jan Reichel, pilot klasy mistrzowskiej, generał, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a także Fundacja StratPoints. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz dr Wojciech Szewko, analityk do spraw międzynarodowych, Kolegium Civitas oraz podcast Na Wschód od Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, dzień dobry, panie doktorze. I od razu powiem o czacie. Mamy sondę. Czy wojna z Ukrainą obnażyła fatalny stan rosyjskiej armii? Pamiętajcie o kciukach, łapkach w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, czekamy na komentarze, pytania do nas. No właśnie, panowie, pytanie. Czy wojna z Ukrainą obnażyła fatalny stan rosyjskiej armii? Panie generale. No z pewnością tak. Druga potęga na świecie, oficjalnie uznawana przez wszelkiego rodzaju opiniodawcze media, to co pokazała przez ten ponad rok, to nie zasługuje na miano drugiej armii na świecie. Oczywiście tutaj są liczone, jest liczony potencjał całkowity Rosji. Zdajemy sobie sprawę, że nie mogła zaangażować wszystkich sił w ten konflikt. Obszerność jej terytoriów, interesy na wschodzie, na zachodzie nie pozwalają na zaangażowanie wszystkich sił. Nie mówimy też tu o broni nuklearnej, tak, którą nie wiemy w jakim stanie w zasadzie jest, ale to co pokazały wojska lądowe, to co pokazała marynarka wojenna i siły powietrzne, to nie przystoi współczesnym armiom. Mówię tutaj pod kątem i sposobu dowodzenia, wyszkolenia żołnierzy, przynajmniej tego, co widzimy na co dzień tych... Ta defilada wojskowa, prawda, w Moskwie była dość skromna, prawda? Oni mówią, że wszystko wysłali, znaczy no tak mówią, na wojnę, ale to, jak pan to widzi? Znaczy myślę, że defilada była jakimś takim zabiegiem socjologicznym w stosunku do własnego społeczeństwa przede wszystkim, tak? Że te siły zbrojne są jednak zaangażowane, że to jest nawiązanie do wojny, II wojny światowej, że jednak angażujemy się pod całym swoim potencjałem, musimy wygrać tę wojnę, więc to było adresowane do własnego społeczeństwa. No z pewnością, jeżeli by bardzo chcieli, to na defiladę sprzęt by zgromadzili. Panie doktorze? Znaczy, mi się wydaje, że tą defiladą jest to w ogóle, tak jak pan generał powiedział słusznie, ale ja bym to trochę rozwinął, to jest poważny problem, znaczy bardzo poważny problem, ponieważ to pokazuje, że rzeczywiście prowadzona przez lata polityka, przez Putina, przez jego administrację, polityka próby budowy nowej tożsamości rosyjskiej spaliła na panewce. Nie ma w tej chwili nowej tożsamości rosyjskiej. Pamiętamy, przez pewien okres czasu pod Putinem próbowano na przykład gloryfikować Białą Gwardię, prawda? Próbowano tam przywracać te dwugłowe orły. Próbowano jak gdyby budować nawet jakiś etos Romanowów. To wszystko upadło. Mhm. Jedyny etos, który pozostał i to właśnie to było najlepiej widać na poprzedniej defiladzie, chyba bardziej, bo była bardziej spektakularna, na tej to już jest powtórzenie, to jest odwoływanie się do etosu Związku Radzieckiego, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że właśnie do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Mhm. Czyli krótko mówiąc, próba przypomnienia społeczeństwu, proszę bardzo, no może jest źle, ale wasi ojcowie, prawda, jedli tam obierki i ginęli milionami, idąc bez broni na niemieckie czołgi, w związku z tym, no wy tak samo jak oni, prawda, godni następcy, pamiętajcie, za co ginęli wasi dziadkowie, więc gińcie w taki sam sposób i tak samo zaciskajcie pasa. I notabene to jest strasznie karkołomne, ponieważ jeżeli się już odwołują tak do tego etosu radzieckiego, to trzeba pamiętać, że w ramach armii radzieckiej walczącej z Niemcami walczyli również Ukraińcy i ginęli. W dużej części. Tak jest, w dużej części. Panowie, Mikołaj Ołeszczuk, dowódca Sił Powietrznych Ukrainy, napisał niedawno: gratuluję narodowi ukraińskiemu historycznego wydarzenia. Chodzi oczywiście o zestrzelenie przez system Patriot rosyjskiej broni hipersonicznej Kinjal. Czy to jest
Czy to jest sukces? No Putin mówił, że to jest nie do przezwyciężenia. Jednak można. Jak panowie to widzą, pan generał? Znaczy, trzeba pamiętać, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Nie znamy okoliczności tego zdarzenia i jeżeli ze szczelą drugiego kinżała, to będziemy mogli to już spokojnie skomentować, ale myślę, że to jest podobnie jak z całą armią rosyjską. Czyli to nie jest przełom według pana, tak? W rozgrywce tej militarnej. Czy to jest jakiś przełom? Być może. Znaczy przełom nie, bo tych rakiet została użyta stosunkowo niewielka ilość. Tak? To są bardzo groźne rakiety, ale w dotychczasowych działaniach do 5 maja użyto zaledwie 16 tego rodzaju rakiet. Natomiast 5 maja bodajże w tym jednym nalocie użyto 5 rakiet i wtedy prawdopodobnie nastąpiło to zestrzelenie. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli Ukraińcy zestrzelą kolejną rakietę, to już będziemy mogli mówić o przełomie. To jest dość skomplikowana sprawa, bo trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tym kompleksem uzbrojenia Putin chwali się już od kilku lat i rzeczywiście on został wdrożony. Nie znamy oficjalnie jego parametrów, czyli prędkości lotu. Rosjanie podają 8-10 tysięcy kilometrów na godzinę. Przenoszony przez samolot MiG-31 bądź Tu-22, więc duża wysokość. Ten MiG-29 został odpowiednio przygotowany, pozbawiony zbędnych elementów, aby mógł osiągać odpowiednie parametry lotu. I prawdopodobnie każde użycie tej rakiety jest śledzone w jakiś sposób przez Amerykanów. Być może wszystkiego nie mogą śledzić, ale to jest taka brutalna prawda, że wojna jest jednak poligonem doświadczalnym dla różnego rodzaju systemów uzbrojenia. I po raz pierwszy użycie tego systemu przez Rosjan powoduje reakcję i Amerykanie dostarczając, znaczy nie tylko Amerykanie, ale dostarczając Zachód, dostarczając system Patriot, który był pierwotnie stworzony do niszczenia innych celi powietrznych, ale po doświadczeniach z Kuwejtu z końcówki ubiegłego wieku został zmodernizowany do zwalczania właśnie rakiet balistycznych, które też poruszają się z ogromną prędkością. Te 8-10 tysięcy kilometrów na godzinę, wydaje mi się, że to jest chyba trochę przesada, bo tu jest naprawdę, jeżeli by z taką prędkością leciał ten pocisk, to trudno o reakcję, bo to musimy wykryć, zidentyfikować, podjąć decyzję i ewentualnie zestrzelić. Więc prawdopodobnie parametry tej rakiety są nie aż tak doskonałe, jak Rosjanie podają. I oby tak było. I mam nadzieję, że kolejne zestrzelenia pozwolą zweryfikować możliwości systemu Patriot. Myśli pan doktor, że będą kolejne zestrzelenia? Czy nie wiem, pan generał? Tego absolutnie nie wiadomo. Natomiast Czy runął prysł mit tej rosyjskiej potęgi? Znaczy na podstawie tej jednej rakiety, która być może została zestrzelona, być może spadła, być może była źle skonstruowana. Przecież mogła również na fakturze wyglądać, tak jak cała rosyjska armia, prawda, świetnie wyglądała na fakturach płaconych przez Ministerstwo Obrony, więc może ktoś sobie pożyczył jakąś część niej. No nie wiadomo, tak? Przecież tej rakiety, pewnie szczątki tej rakiety, jeżeli są gdzieś w ogóle dostępne, pewnie są badane. Natomiast z całą pewnością to jest o tyle istotna sprawa, ponieważ Putin używa ich na Ukrainie, to jest w ogóle dla niego duże ryzyko, ponieważ on tą rakietą straszy przede wszystkim Stany Zjednoczone. Znaczy twierdzi, że to ma być taka rakieta game changer przy okazji potencjalnego konfliktu z Amerykanami. I powstaje pytanie, po pierwsze, czy ten system Patriot, który sobie pojechał na Ukrainę, czy to jest wersja jakaś okrojona specjalnie po to, żeby gdyby przypadkiem Rosjanie go zdobyli, to żeby się nie dowiedzieli, co tam jest w środku, czy też to jest właśnie jakaś wersja, której my jeszcze nie znamy, właśnie przeznaczona chociażby do takich różnych eksperymentów z tym, co Rosjanie są w stanie wysyłać na pole walki, czyli do zbierania, krótko mówiąc, danych wywiadowczych. Oprócz tego, że do strzelania, prawda, do rakiet, samolotów i tak dalej. Mhm. Czy myśli pan, że Rosjanie stracili przewagę militarną? Ja wiem, że to może być symboliczne. Ja wiem, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale to dla Ukraińców też jest jakieś, prawda, jakieś duże też pocieszenie, że jednak mogą tą wojnę przechylić na swoją korzyść. Zgodzę się wtedy, kiedy Ukraińcy na przykład zdobędą Mariupol, to tak powiem, wtedy tak, oczywiście to jest przełomowe. Natomiast jak odbiją Krym. Albo jak odbiją Krym. Natomiast wszystko inne to są różnego rodzaju takie informacje, też być może też podawane ku pocieszeniu serc. No, pamiętajmy, że z drugiej strony Rosjanie przecież walczą już ile miesięcy o to jedno małe miasteczko Bachmut. Tak. Czytałem rosyjskich analityków. Oni twierdzą, że dla nich to jest znakomite, ponieważ oni z jednej strony rzucają
zakopają takie mięso armatnie tamtych jakichś wagnerowców, więźniów, nie więźniów, a z drugiej strony walczą elitarne jednostki ukraińskie, więc mają ich w jednym miejscu, nierozproszonych, prawda, mogą ich powybijać tam wszystkich. No, a z drugiej strony to jest też pewna symbolika. Przecież można, ja czytałem tych różnych generałów zachodnich, którzy mówili, że z punktu widzenia wojskowego to trzeba było to dawno zostawić, to jest bezsensowna strata, prawda, Zelenskiemu doradzali, że bezsensowna strata ludzi, sprzętu i tak dalej. No, a z drugiej strony jest to pewna symbolika, bo symbole wpływają na morale, a przeciwnik, który traci te morale, po prostu przegrywa wojnę. Panowie, jak to jest, że, może pytanie teraz do pana generała, Ukraińcy świętują mały sukces oczywiście, no jak mówimy, tak, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jednak świętują mały sukces ze strzeleniem tego kindżału, tymczasem w Polsce, prawda, no nie potrafimy uruchomić tego systemu antyrakietowego i zestrzelić pocisku rosyjskiego, który uderzył, prawda, w grudniu, spadł w grudniu w lesie pod Bydgoszczą. Jak pan to tłumaczy? To też jest temat, który wymagałby bardzo szerokiego wprowadzenia, ale tak pokrótce mówiąc, nie ma idealnego systemu obrony powietrznej, który potrafiłby wychwycić wszelkiego rodzaju środki napadu powietrznego i jeszcze je zniszczyć. Oczywiście no, jesteśmy krajem przyfrontowym, ale nie prowadzimy wojny. Ale czy jest pan zdziwiony tym, że system nie zadziałał w tym przypadku? Że rosyjska rakieta leciała ileś kilkaset kilometrów, prawda? Znaczy się, ja nie jestem zdziwiony, bo z danych, które można zaobserwować chociażby w mediach ukraińskich, wiemy, że Rosjanie wykorzystują ten kierunek. Nie, tym, panie generale, czy jest pan zdziwiony tym, że nie potrafiły polskie służby wykryć tego? Nie, no, polskie służby według informacji oficjalnych wykryły. Wykryły rakietę, znaczy dostali najpierw informację ze strony ukraińskiej. No tak, tylko później jest informacja, że nasz system naziemny wykrył rakietę, natomiast stracił z nią kontakt. Nie jest powiedziane, po której stronie granicy polsko-białoruskiej ją wykrył, bo nasz system sięga, tak, w pewną głębię obszaru białoruskiego. Ale trzeba zaznaczyć, że to jest bardzo trudna rakieta do wykrycia. To jest rakieta manewrująca, która w zależności od zaprogramowanej trasy bądź dobieranej w trakcie lotu może zmieniać swój profil lotu, może zmieniać kierunek. Co szczęście była nieuzbrojona, prawda? I wykonuje lot na małej wysokości, więc jak gdyby zwalczenie nawet takiego środka napadu powietrznego wtedy, kiedy nie prowadzimy działań wojennych, bo jesteśmy w okresie pokoju i te wszystkie siły nasze dyżurne no nie są w najwyższym stopniu gotowości bojowej, nie uruchamiamy wszystkich możliwych środków, nawet choćby dlatego, żeby się nie zdradzić. Natomiast jest to, powiedzmy, no może nie taki sam, ale drugi przypadek w przeciągu miesiąca czasu, jeżeli tą datę 16 grudnia przyjmiemy za pewnik, bo też tak do końca nie jestem przekonany, czy to akurat wtedy było, to należało podjąć jakieś działania, które by umożliwiły wykrywanie tych rakiet i śledzenie ich na całej odległości, gdzie one lecą. Natomiast mnie bardzo niepokoi to, co się stało później, bo jeżeli rakieta przedostała się już przez naszą obronę powietrzną, nie tylko naszą, bo w tej obronie powietrznej, jak wiemy, stoją patrioty i amerykańskie, i niemieckie, i są siły dyżurne lotnicze amerykańskie, więc ona przeniknęła w głąb terytorium państwa natowskiego, omijając ten system. Ale to, co się później stało, jeżeli mamy pewność, że ona wleciała, to ona nie wyparowała. Mhm. Ona musiała gdzieś spaść, ale skoro nie poczyniła żadnych zniszczeń, nie zabiła nikogo na szczęście. Właśnie, co by się stało, jeśli by... No to wtedy... Się inaczej, prawda? Co by wtedy było według... No to byłby drugi przewodów, tak? Albo i gorzej, prawda? Albo i gorzej. Oczywiście, że gorzej, jeżeli by to była rakieta uzbrojona, a nawet jeżeli byłaby nieuzbrojona, a spadłaby na teren zabudowany, to te straty mogłyby być znacznie, znacznie większe. Ale zaniechanie poszukiwania tej rakiety, nieinformowanie społeczeństwa o zagrożeniu, to jest skandal w ogóle. To jest rakieta, która może przynosić broń jądrową. Więc ta sytuacja jest no karygodna. No,
dzisiejszych informacji konferencji prasowej ministra obrony narodowej i z wcześniejszych wystąpień szefa sztabu generalnego i dowódcy operacyjnego, ta informacja jest bardzo niespójna, bo panowie właśnie sobie zaprzeczają. Ja może zacytuję pokrótce. Dowódca operacyjny zaniechał swoich obowiązków, mówił dzisiaj Mariusz Błaszczak, szef MON-u, w sprawie sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej 16 grudnia. Mówił tak, natychmiast po uzyskaniu wiadomości, że znaleziony w Zamościu pod Bydgoszczą obiekt może być rosyjskim pociskiem manewrującym, poleciłem wszczęcie kontroli w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. No, powtarza, prawda? Dowódca operacyjny zaniechał swoich obowiązków i tak dalej. I powiedział jeszcze pan Mariusz Błaszczak, że dementuje informację, że odmówiłem zlecenia poszukiwania obiektu. Taka prośba nigdy nie była do mnie skierowana, pan doktor. Ja nie komentuję polityki krajowej, także uchylę się od odpowiedzi na to pytanie, ale jeżeli chodzi o to poprzednie pytanie, to mogę jeszcze... pana generała zapytać. To mogę jeszcze do tego poprzedniego pytania, to prawdę powiedziawszy, no mamy kilka wariantów, tak? Pierwszy wariant, po pierwsze, czy została wykryta, bo na razie zakładamy, że jednak została wykryta. Poza tym, jeżeli nawet nie przez Polaków, to przecież tam, akurat w tamtym okresie czasu, to od tych ałaksów nad Polską, to dziwne, że się z którymś nie zderzyła, no bo tamtego rzeczywiście tyle latało. Tak, nisko latało. To było wtedy intensywne, prawda? Intensywne naloty trwały. No ale też wtedy Amerykanie z całą pewnością śledzili, przecież tam mają własne jednostki. Może Polski to oni mogą nie chcieć bronić, natomiast z całą pewnością bronią własnych żołnierzy. Jeżeli w ich kierunku leci rakieta, to jest jeszcze pytanie, czy ta sprawa nie powinna mieć ciągu dalszego w Stanach Zjednoczonych. Właśnie zapytania, czy Amerykanie to wykryli, czy nie wykryli, czy cokolwiek zrobili. Tym bardziej, że tam jest intensywna kampania wyborcza, chyba się zaczyna, więc jakiś dziennikarz to może po prostu amerykański podchwyci, zada pytanie dowódcy wojsk w Europie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no to oczywiście krąży już bardzo wiele żartów na ten temat, to sobie pozwolę przywołać. No, jeden z nich mówi o tym, że stwierdzono, że leci w kierunku Niemiec, może ma nawet głowicę, niech leci, prawda? Więc to jak gdyby jedna z tez, a druga właśnie, no nie wiem, czy pan widział, może właśnie rozmawiającego Szojgu z Putinem, gdzie właśnie powiedziano, że na Polskę poleciała rakieta przynosząca broń nuklearną. No i Putin się pyta, co, przestraszyli się? Nie zauważyli, tak? W związku z tym może to jest to. A jeśli chodzi o... Prywatna osoba, prawda? Znalazła tą rakietę prywatna osoba w lesie, spacerując. Czy to nie jest właśnie zaskakujące, szokujące, do czegoś takiego dochodzi? Powiem szczerze, że znalezienie takiej rakiety, jeżeli ona spadła tam, gdzie spadła, jest niezwykle trudne, jeżeli ona nie eksplodowała, tak? Jeżeli nie śledziliśmy jej toru lotu, nie znamy w przybliżeniu miejsca upadku, to jest szukanie igły stogusiana. No ale nie powinniśmy zaniechać tych poszukiwań. Są różne sposoby poszukiwania, są drony, śmigłowce, jest policja, wojsko, tak, są samorządy. No, tutaj cały system zarządzania kryzysowego powinien zostać wówczas uruchomiony. I dopóki ta rakieta nie została znaleziona, nie powinny się te poszukiwania skończyć. A czy w ogóle one były? Z oświadczenia pana ministra Błaszczaka... No wynika, że nie był poinformowany pan. Tak, Były tak, podjęto poszukiwania za pomocą śmigłowca, ale to tam było chyba dwa dni później i powiadomiono policję i na tym się skończyło. No właśnie, to panów zaskakuje? Panie generale, jeszcze o tym wątku. Znaczy, mnie to zaskakuje, bo jak słyszę pana ministra Błaszczaka, że mamy w 100% bezpieczne niebo, no to czuję się bezpiecznie, a tutaj nagle Czy po przewodowie niczego się nie nauczyliśmy? No to był miesiąc przerwy, to może za krótki okres, żeby się... Wiem, ale no jednak jakieś wnioski ad hoc można było wyciągnąć. Nie, tak jak powiedziałem, no nie da się stworzyć systemu obrony powietrznej, który by był w stanie wykryć wszystko i zniszczyć wszystko. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie prowadzenia wojny i atakowanie celów powietrznych przez wojska rakietowe no jest bardzo, bardzo utrudnione. Tu rzeczywiście można było użyć lotnictwa, ale my teraz też nie wiemy, jaki był czas pasywny od momentu wykrycia tej rakiety do momentu startu tych samolotów i no, jak gdyby nieznalezienia tej rakiety. To jest, jeżeli nawet podniesiemy gotowość bojową tej tak zwanej pary dyżurnej, to jest około 10 minut. Czas do lotu. No to tu jest dużo niewiadomych, tak? I dlatego to powinno być wszystko wyjaśnione i powiedziane, że system działa, ale niestety rakieta... Pan doktor? Ale ja mam jeszcze taką pewną refleksję. No, jak mówię, nie jestem specjalistą spraw wojskowych, ale już od stosunków międzynarodowych jak najbardziej. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, to znaczy te kolejne sytuacje, które mają miejsce, to jest tak, że no, armia zawsze świetnie wygląda na papierze lub na fakturach. Właśnie Rosjanie się o tym przekonali. Ja mam tylko taką nadzieję po tych kolejnych incydentach, że my nie mamy takiego samego problemu, jak miał Putin. To znaczy, że ta armia znakomicie wygląda w oficjalnych sprawozdaniach, na paradach,
i na fakturach. W praktyce to wygląda a jedynym sposobem sprawdzenia, jak działa armia, no to jest konflikt zbrojny, no niestety, albo sytuacja zagrożenia. Tak, ale to jest sytuacja zagrożenia, prawda? Albo sytuacja właśnie zagrożenia, gdzie nagle to wojsko musi być do czegoś używane. I Putin na przykład się przekonał, że zupełnie coś innego wysyłał na operację specjalną, a coś innego na tę operację specjalną wjechało. Amerykanie zresztą przecież też w czasie tego konfliktu irackiego później tam dokonywali zasadniczych właśnie zmian w swoim sprzęcie, strukturze dowodzenia, bo dopiero tam się dowiedzieli, że taktyka z czasu wojny w Wietnamie, prawda, czy taktyka z walki z partyzantami nie do końca się musi sprawdzać na polu walki z jednak jakoś normalnie uzbrojonym przeciwnikiem. Panie generale, co by się stało pana zdaniem, gdyby taki pocisk wystrzelony zza wschodniej granicy, na przykład z Białorusi, w kilka minut dotarł do Warszawy? I tego byśmy nie zauważyli. No ja nie wiem. Jakby wybuch, to byśmy zobaczyli. Czy wtedy, dokładnie. No tak. Ale czy to był... Sądzicie panu, że to on był zastrzelony jakoś, nie wiem. System by zadziałał, czy... No ja mam nadzieję, żeby zadziałał. Ten system jest stworzony po to, żeby działał, tak? I żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Aczkolwiek to doskonale wiemy o tym, że przynajmniej na papierze ten system się buduje dopiero, tak? Bo wprowadzamy baterię PAD, system Patriot, zakupujemy nowe samoloty, co prawda nie przeznaczone do takich celów, no ale coś się dzieje, kupujemy systemy krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu, rozwijamy na bazie naszych zdolności narodowych wojska radiotechniczne, czyli to wykrywanie celów, ale to są jeszcze lata, zanim to zadziała w 100%, dlatego tutaj, no, jakbyśmy wrócili troszeczkę, w czasie się cofnęli do tej odmowy przyjęcia pomocy od Niemców w postaci baterii Patriot, to jest totalna nieodpowiedzialność i granie bezpieczeństwem społeczeństwa. My powinniśmy apelować do NATO, robimy wszystko, co możemy, osiągniemy tą gotowość bojową tego systemu wtedy i wtedy, ale teraz no, musicie nam w jakiś sposób pomóc, tak? Bo ta rakieta rzeczywiście, tak jak tutaj pan powiedział, mogła lecieć trochę dalej. Co prawda ta rakieta no, ma taki zasięg, tak? No, mogła polecieć, mogła polecieć znacznie dalej. Panowie, pytanie od pana Marcina Mirosa z czatu. Czy politycy, którzy mówili o ataku na Polskę podczas sytuacji w Przewodowie, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności? Panie generale. Rozumiem, że pytanie do mnie, bo pan się nie wypowie. Ja mogę elokwentnie powiedzieć. Znaczy, trudno mi powiedzieć, bo to jest jaka odpowiedzialność, czy odpowiedzialność polityczna, czy odpowiedzialność karna, no... To nie był celowy atak na Polskę. Doskonale wiemy, że jak to w efekcie, jak to się wydarzyło. Tutaj winę za to, co się stało, no bez względu ponoszą Rosjanie, tak? No bo to Rosjanie są agresorem i oni rozpoczęli te działania wojenne. Tu mi tam pan na początku nie dał dokończyć, ale właśnie to jest właśnie Przewodów jest takim też doskonałym przykładem na to, jak Rosjanie działają. Rosjanie, odpalając pociski rakietowe z terytorium Białorusi, tak projektują ich trasy, aby one leciały jak najbliżej granicy z Polską. I w pewnym momencie obierały kierunek wschodni i atakowały Ukraińców od strony zachodniej, tak? I to jest pole do popisu właśnie dla naszych wojsk, między innymi radiotechnicznych, aby wykrywać tego rodzaju obiekty i w drugą stronę informować Ukraińców, że coś takiego ma miejsce. Natomiast to jest obciążone dużym takim niebezpieczeństwem, że te rakiety, no bo wiemy, że nie wszystkie rakiety są sprawne, że one mogą po prostu nie zachować tego narzuconego. Panie generale, myśli pan, że ta rakieta, ten rosyjski pocisk gdzieś właśnie zabłąkała się? Znaczy, ja tego nie wiem. No są dwie wersje. Albo po prostu to jest błąd, znaczy trzy w zasadzie. Błąd ludzki operatora tej rakiety, błąd techniczny rakiety, ale nie można też wykluczyć celowego działania Rosjan, tak? No wyślijmy rakietę i zobaczmy, czy ją znajdą. Przy czym, jeżeli chodzi o to celowe, no ja pamiętam ten Przewodów i wydaje mi się, że to jest o tyle, byłoby dla nich trudne, bo pamiętam, jaka była reakcja rosyjska przy okazji tego Przewodowa i oni autentycznie się bali reakcji NATO. Znaczy, czy przypadkiem jednak, znaczy oczywiście od razu tam specjaliści, ich zaczęli ci milblogerzy rozpoznawać, że to nie jest ich rakieta tam, że to jest ukraińska, bo tam coś jest takiego, czego ich rakiety nie mają, a ukraińskie już mają. Natomiast oni się rzeczywiście obawiali tego, co zrobi NATO w takiej sytuacji. Bo gdyby NATO uznało, że to jest jednak atak na NATO,
to oni zdają sobie sprawę z tego, że przewaga konwencjonalna, szczególnie wojsk amerykańskich nad rosyjskimi, to jest już chyba dla każdego oczywista. Zresztą to, co kiedyś tam, zdaje mi się, Petreus opowiadał, że w przypadku, na przykład wtedy on groził, co prawda, przy okazji ataku nuklearnego, że Amerykanie są zdolni do zniszczenia bardzo szybko wszystkich sił konwencjonalnych, które mają Rosjanie na Ukrainie i zatopienia całej floty. Mhm. Pewnie byliby w stanie to zrobić właśnie, chociażby w odwecie proporcjonalnym za tego typu działanie. Panowie, panie generale, może do pana teraz. Jedna z amerykańskich spółek rok temu przekazała, że pracuje nad specjalnym systemem opartym na broni mikrofalowej, która ma być w stanie zwalczać na przykład rakiety naddźwiękowe i tak dalej. Czy to pozwoliłoby nam spać spokojniej, uważa pan? Odpowiadam, nie wiem. No, prace badawcze idą w różnych kierunkach. Mhm. I rzeczywiście, no, jak gdyby stworzenie jakiegoś systemu ofensywnego uzbrojenia powoduje reakcję i używane są wszystkie sposoby do tego, aby przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom. Nie odpowiem panu na to pytanie. No, prawdopodobnie poprawiłoby to sytuację naszą bezpieczeństwa. Czy spać spokojnie, to doszliśmy do wniosku, że nie ma takiego idealnego systemu. No tak, panie doktorze? Czy ja nie wiem w ogóle, na czym miałoby polegać działanie tej broni. No, wiemy o tym, że Amerykanie również twierdzili, że te ich działa laserowe tak są zdolne. No miałaby zwalczać rakiety naddźwiękowe, prawda? No tak, teoretycznie. Czyli takie kinżały, że tak powiem, tak? No tak, tylko no to działo, jak rozumiem, musi być w zasięgu widoczności, no, czyli do horyzontu, jak gdyby. No, rakietę można wystrzeliwać, jak rozumiem, czy jakiś system antyrakietowy może na większą odległość. Znaczy, no tutaj chyba chodziło bardziej o rakiety balistyczne, tak? które są wysoko nad horyzontem, no ale To jest przyszłość, tak? I nie tak bardzo skomplikowane systemy uzbrojenia, nad którymi pracowano, zostały odłożone na półkę. Panie doktorze, zawsze powstaje pytanie na pewno jedno. Czy Rosjanie są zdolni do wyprodukowania, w przypadku konfliktu już takiego prawdziwego, prawda, czyli wojny z NATO, czy są w stanie wyprodukować tyle tych kinżałów, żeby zagrozić siłą NATO, pamiętając o tym, że jednak ta wojna różni. To znaczy się z punktu widzenia, jak gdyby, ponieważ Rosjanie twierdzą, że jest to wojna z NATO. To nie jest wojna z NATO, bo przecież pierwszą rzeczą, którą by NATO zrobiło prawdopodobnie, to proszę mi, panie generale, poprawić, jeżeli się mylę, pierwszą rzeczą, to przecież wiadomo dokładnie, skąd startują te samoloty, na przykład te Tupolewy, które wystrzeliwują akurat nie kinżały, prawda, tylko te wszystkie inne rakiety. No przecież pierwszą rzeczą byłoby zbombardowanie na płasko dokładnie wszystkich tych baz rosyjskich przez Amerykanów, zniszczenie ich zakładów przemysłowych, zniszczenie ich infrastruktury, tak jak Amerykanie zresztą zwykle robią. Czyli fachowo mówiąc, jest to początek konfliktu, jest to walka o panowanie w powietrzu, tak? I od tego się zaczyna każdy konflikt. A tutaj mamy strzelanie do jednej tarczy, to mamy sytuację taką, w której Rosjanie mogą sobie spokojnie ze swojego terytorium, z baz niezagrożonych niczym, z samolotów niezagrożonych niczym, podlatywać gdzie chcą, tam gdzieś nad Morze Azowskie i strzelać do czego chcą. Białoruś, tak? Lub nad Białoruś i strzelać czego chcą. W przypadku rzeczywistego konfliktu, ile byliby w stanie tych kinżałów wystrzelić, zanim lotniska, zaplecze, fabryki, magazyny nie zostałyby zniszczone? Właśnie są zapowiedzi też Putina, prawda, żeby rozmieszczać broń atomową na Białorusi. Panowie myślą, że to jest duże zagrożenie dla Zachodu, Polski i tak. Znaczy, to trzeba też popatrzeć na drugą stronę. Amerykanie też mają rozmieszczoną swoją broń taktyczną w Europie Zachodniej. Czyli to mechanizm odstraszania. Tak? Mechanizm odstraszania, tak. Czy byłoby to duże zagrożenie dla Polski? No z pewnością byłoby zagrożenie pod tym kątem, że jeżeli rzeczywiście ta broń miałaby użyta, to skróciłby się czas reakcji, czas wykrycia i czas reakcji na ewentualnie zestrzelenie takiej rakiety czy samolotu, która przenosi tą broń. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że praktycznie cała Polska jest w zasięgu rakiet strategicznych czy lotnictwa strategicznego i Rosjanie również dobrze bez przynoszenia tej broni na Białoruś mogą dosięgnąć każdy punkt w Polsce, jeżeli zakładamy, że nie ma obrony powietrznej. I mogą to zrobić z Królewca, nie? Proszę zobaczyć, użyłem Królewca. Tak, z Królewca zamiast z Białorusi. Czyli to, ja mi się wydaje, że to była odpowiedź na tą akcesję Polski do ewentualnie tego programu Nuclear Sharing. Natomiast tak. Znaczenie to moim zdaniem chyba ma żadne. Tym bardziej, że każde użycie broni nuklearnej w konflikcie skończy się tak czy inaczej powszechną wojną nuklearną. To nie będzie ograniczonej wojny w tym kontekście. Zełenski, z tego co pamiętam, mówił, że to jest demonstracja wobec Chin też, prawda? To całe zjawisko z tą bronią atomową. Jak panowie sądzicie? Znaczy ja myślę, że to, jeżeli to była demonstracja w kierunku Chin, to przyniosła odwrotny skutek, tak? Bo Chińczycy bardzo obawiają się rozszerzenia skali tego konfliktu
nie mówiąc już o użyciu broni nuklearnej, to wtedy Chińczycy nie są gotowi do wojny ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze, a jeżeli mówimy o wojnie nuklearnej, to absolutnie nie, no ale Chińczykom chyba nie o to chodzi. No, zaangażowanie w taką wojnę na szeroką skalę wszystkich krajów rozwiniętych praktycznie kładzie gospodarkę chińską na upadki, tak? Generalnie Chiny są niezwykle, to już widać po kolejnych przejawach i przy różnych głosowaniach, wypowiedziach, są niezwykle zirytowane postawą rosyjską. Ponieważ chińska wizja stosunków międzynarodowych to jest między innymi, my moglibyśmy ją umownie nazwać antyimperialistyczna. Natomiast dla nich Rosja jest takim samym imperium zimnowojennym jak Stany Zjednoczone. I jeszcze szczególnie wtedy, kiedy Xi Jinping mówi właśnie o tym, że nie należy używać broni nuklearnej, chwilę później Putin mówi właśnie o tym, że rozmieści tę broń. Potem jego zlekceważenie tej wizyty Xi Jinpinga w Rosji. Proszę zobaczyć, no, chwilę później mamy głosowanie w ONZ. Co prawda głosowanie jest o nic, tak? Znaczy w tym sensie, że one są najczęściej, szczególnie w zgromadzeniu ogólnym, symboliczne, no, ale mamy po raz pierwszy Chiny, zresztą również Kazachstan, głosują za przyjęciem rezolucji, gdzie tam w rezolucji jest również dopisany punkt, to prawda, nie jest najważniejszy, ale jest napisany potępiający Rosję jako agresora. I to nie jest przypadkiem. Prezydent Chin powiedział niedawno tak w rozmowie z Zełenskim, pierwszej w ogóle rozmowie od początku wojny, że nie będą dolewać oliwy do ognia. Ten słynny smok nie będzie dolewał oliwy do ognia. Jak panowie to skomentują? Znaczy ja to skomentuję w ten sposób, że podstawowym jak gdyby pryncypium chińskiej dyplomacji w tej kwestii, a Chińczycy przecież wkrótce jeszcze wyślą tego specjalnego wysłannika, on pewnie przez Warszawę będzie jechał, więc może tutaj coś powie jeszcze w Warszawie, jest pryncypium nieuznawania aneksji terytorialnych. To jest zasadnicza różnica z Rosjanami. To jest różnica naprawdę dotycząca fundamentu stosunków międzynarodowych. Rosjanie żądają uznania swoich aneksji Krymu, Doniecka, Ługańska, Chersońszczyzny. Chińczycy nie uznali aneksji Krymu i powiedzieli, że nie uznają jakichkolwiek koncesji terytorialnych na rzecz Rosji, po prostu, bo to się kłóci z ich wizją stosunków międzynarodowych. Więc tutaj nie ma, z tego punktu widzenia, nie ma tutaj możliwości, żeby Chiny wystąpiły razem z Rosją, czy jako poplecznik Rosji. Natomiast Chińczycy uważają również, i to jest groźne dla Ukrainy, oni uważają, że jakby pokój, natychmiastowy pokój, jest najwyższym dobrem, czyli zatrzymanie działań zbrojnych. Właśnie, panie doktorze, czy rzeczywiście Chiny pomogą rozwiązać ten konflikt? Chiny są jedyną w tej chwili potęgą, oprócz oczywiście tych potęg, które mogą zacząć wojnę z Rosją. Są jedyną potęgą, która może w bardzo poważny sposób, Chiny myślą, może w ten sposób, i my myślimy, że mają bardzo silny lewar gospodarczy i polityczny na Rosję. Natomiast no niestety Rosjanie mogą nie podzielać tego poglądu. Znaczy obiektywnie Chińczycy, gdyby się bardzo obrazili na Rosję, są w stanie tej Rosji zaszkodzić chyba sankcjami bardziej niż Zachód. Tym bardziej, że wyrzucili Rosjan praktycznie ze wszystkich tradycyjnych kierunków eksportu i ekspansji politycznej. Są jedynym dla nich zasobnikiem bardzo wielu surowców, których i również odbiorcą, którzy są niezbędni po prostu dla gospodarki rosyjskiej. Natomiast oni tego oczywiście nie... Natomiast Rosjanie mogą tak... Znaczy Rosjanie mogą nie zwracać na to uwagi. Znaczy nie rozumieć tych coraz bardziej wyraźnych sygnałów ze strony chińskiej, bo celowo je ignorować. No. Rosjanie mają cały czas myślą o Chinach jakby to były lata 60., prawda, przewaga technologiczna po stronie rosyjskiej. Rosja jest wielkim mocarstwem światowym, a Chiny tam jest uzbrojone w te kije bambusowe, prawda, są jakimś klientem i to jeszcze takim młodszym bratem w komunizmie. Myśli pan, panie doktorze, że w interesie Chin jest ta destabilizacja jak najdłuższa, żeby oni korzystali na tym? Nie. Chińczycy tracą dużo więcej niż korzystają. Oni mają inną wizję stosunków międzynarodowych. Znaczy oni uważają, że w sytuacji pokoju oni są w stanie zdominować tak naprawdę znaczną część świata, ponieważ mają fory. Znaczy oni są w stanie skutecznie konkurować tą swoją ekspansją gospodarczą, inwestycjami, tanimi kredytami, tak naprawdę tanimi, czyli niedostępnymi dla żadnych komercyjnych układów, nawet rządowych na Zachodzie. Są w stanie wyrugować Zachód ze znacznej części świata, z Afryki, z Azji i tak dalej. I ich pomoc w przeciwieństwie do pomocy amerykańskiej czy zachodniej nie jest uwarunkowana. Oni teraz już w ogóle nie... Kiedyś stawiali, prawda, warunki, że to musi być państwo, najlepiej komunistyczne, partia powinna być maoistowska i tak dalej. W tej chwili to jest ta słynna ich doktryna. Kot nieważny, biały, czarny, byle łapał myszy. W związku z tym, moim zdaniem, oni uważają... Znaczy, w momencie, kiedy się zderzają ich
zderza się ich ekspansja z ekspansją zachodnią, gdzie państwa Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone przychodzą do jakiegoś państwa trzeciego i mówią, no dobrze, no udzielimy ci kredytów, inwestycji, może otworzymy swój rynek, ale prawa człowieka, demokracja i tam jest 500, prawda, jeszcze warunków. Chińczycy tego nie stawiają, więc wygrywają na dzień dobry. Przegrywają wszędzie tam, gdzie wchodzą na przykład Stany Zjednoczone, ale już z ekspansją zbrojną. Znaczy w tym sensie, że Amerykanie no, wymuszają politycznie różnego rodzaju koncesje i im się właśnie ten sposób myślenia nie podoba. Stąd ich wizja ta multipolarnego świata ma między innymi polegać właśnie na tym świecie, który odchodzi od tej taktyki zimnowojennej, bo oni z Amerykanami wszędzie przegrają. Przecież Amerykanie zaczęli notabene teraz się im przeciwstawiać. Jest pomysł, żeby w Arabii Saudyjskiej budować wielkie koleje, prawda, właśnie żeby stworzyć jakąś alternatywę. No i mamy jeszcze rozgrywkę, prawda, o Tajwan tutaj w tle jest, prawda? No, ale ta rozgrywka o Tajwan to przykład jest na osobną dyskusję, ja wiem. Mogę powiedzieć jednym zdaniem. No, to jest, ta cała rozgrywka o Tajwan służy tylko i wyłącznie irytowaniu Chińczyków. To znaczy, powiem dlaczego. Ponieważ Stany Zjednoczone są suwerennym państwem. Co więcej, są w stanie, gdyby chciały niepodległości Tajwanu, mogą jutro powiedzieć, uznajemy niepodległość Tajwanu. Mogą to zrobić. Nikt ich nie powstrzyma. A Amerykanie mówią tak, nie uznajemy niepodległości Tajwanu. Co więcej, uznajemy zasadę jednych Chin, czyli to są jedne Chiny, prawda? Tajwan jest tylko częścią Chin. Nie utrzymujemy stosunków dyplomatycznych, zerwaliśmy te stosunki dyplomatyczne. Prawda? Czyli cały czas jest to wszystko, wydawałoby się, po stronie chińskiej. Ale będziemy udawali, że jednak dążymy do tej niepodległości. Tajwańczycy nie chcą tej niepodległości, oni wolą status quo według sondaży. Dlaczego? Bo oni się boją, że tam się im pojawi druga Ukraina. Czyli krótko mówiąc, ale z trzeciej strony oczywiście Amerykanie wiedzą, że jak się przy Chińczykach powie Tajwan, to oni od razu wysyłają lotniskowiec, podnoszą gotowość wojsk, robią manewry. I to jest takie właśnie irytowanie Chińczyków. Tak? To wróćmy na pole ukraińskie może. Panowie, może do pana generała teraz. Czy Ukraina ma szansę na skuteczną kontrofensywę? Mówi się o niej już od wielu tygodni. Ona nie nadchodzi. No, Zełenski się też, prezydent Zełenski podał właśnie, że brakuje no, skutecznego i znacznie większego sprzętu, żeby ona się powiodła, prawda? Jeszcze, jeżeli pan pozwoli, to wrócę do pierwszego pytania. Chińczycy też nie pomogą zakończyć tej wojny. Ta wojna się może zakończyć tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli się zmieni władza na Kremlu. Może, ale nie musi tak się zakończyć. A jeżeli teraz nawet dojdzie do podpisania jakichś porozumień, to będzie to taki stan po 2014 roku. Taki jaki czyli wszystko był, w zawieszeniu, wszystko będzie się tyło i a co może wybuchnąć jeszcze tak, ze zdwojoną siłą później. A co do kontrofensywy, to gdybyśmy znali datę, kiedy ona się rozpocznie, to nie byłoby zaskoczenia dla Rosjan. To jest, ta wojna no, przybiera różne postacie. No, ta wojna informacyjna jest również ważna w ten sam sposób, co działanie na polu walki. I nie mamy dostępu do tych informacji. Wydaje mi się, że Ukraińcy jednak doszli do wniosku, że to, co się teraz dzieje na froncie, w jakiś sposób im sprzyja, bo oni zyskują czas na szkolenie, na uzupełnianie swojego sprzętu, na przygotowywanie się do tej kontrofensywy, natomiast Rosjanie się wykrwawiają. I ta frustracja, to co jest bardzo ważne w tych szeregach, tych szeregowych żołnierzy rośnie i z taką armią o wiele łatwiej wygrać. Do tego można przeanalizować warunki pogodowe. No i też ta frustracja rośnie wśród najemników, prawda, grupa Wagnera. Oni się buntują, tak? Mówią o niedostatecznym sprzęcie i tak dalej. To jest też trochę gra pozorów, tak? Tutaj jest ta walka wewnątrz tych elit władzy rosyjskiej, tak? Jak to się zakończy? Oby się zakończyło jakimś przewrotem, który doprowadzi do czegoś lepszego, bo to niekoniecznie taki przewrot musi doprowadzić do lepszej sytuacji politycznej. Panie doktorze? Jeszcze tylko wrócę na sekundkę do poprzedniego pytania, czy jeszcze dodam, że ten rozejm, do którego mogłoby dojść, o tyle jest groźny dla Ukrainy, ponieważ ja to powtórzę, bo ja to często powtarzam, że to może być tak samo jak w Pan Mundżonie. To znaczy możemy mieć tak, że przez kolejne 70 lat to, co będzie linią kontroli, stanie się faktyczną granicą. No i co z tego, że nie będzie się uznawało, że to, co będzie się napisało ładnie na mapie, terytoria okupowane, jak w Palestynie. Co z tego, że są to terytoria okupowane, jak są okupowane cały czas i nieuznawanie nie oznacza faktycznej kontroli. I tego się Ukraina obawia, a do tego może doprowadzić niestety ten plan chiński.
Więc że Chiny dalej nie będą uznawały. No i co z tego, że nie będą uznawały, jak Krym będzie Donieck, Ługański i tak dalej będzie rosyjski. Natomiast jeśli chodzi o tą walkę elit, no to też warto wiedzieć, że ta frakcja, która jest w tej chwili jedyna głośna, bo nie ma tam frakcji pokojowej, przynajmniej jeżeli jest, to siedzi cicho jak mysz pod miotłą i się nie ujawnia. Tam wszystkie te frakcje, które walczą w tej chwili o władzę, czy to jest Prigożyn, czy to jest Kadyrow, prawda? Ja mówię oczywiście o tych tubach propagandowych, a nie o tym rzeczywistym zapleczu, które się też nie ujawnia, no bo tam ta walka się jednak odbywa pod dywanem, a nie nad tym dywanem. Oni wszyscy, to jest w tej chwili frakcja wojenna. To jest frakcja, która mówi dosyć operacji specjalnej, zacznijmy na poważnie wojnę, zróbmy na poważnie mobilizację, prawda? To tak, Symonian, prawda, czy tam te inni propagandyści w tych rosyjskich programach, to są właśnie tuby propagandowe tej frakcji. Zróbmy porządną mobilizację, rozpocznijmy tę wojnę na poważnie, przestańmy się bawić w wyzwalanie, uznajmy Ukrainę za wroga, bombardujemy wszystko, co się rusza, a nie tam próbujemy te miasta zdobywać. I na sam koniec dnia, jeżeli NATO będzie się wtrącało, to zbombardujmy właśnie, jak to tam w tych programach rosyjskich, zbombardujmy taki Rzeszów, zbombardujmy, wejdźmy i odetnijmy tę granicę zachodnią, czyli wejdźmy od strony Białorusi i tak dalej. To są, więc tutaj mamy groźbę tego, że ten przewrót na Kremlu może być, ale on niekoniecznie, znaczy on wyrośnie, ten nowy lider potencjalny, ten Putin 2.0, tak? To może być ktoś, kto wyrośnie na krytyce nieudolności Putina w prowadzeniu wojny. Wygralibyśmy, ale cios w plecy. Wygralibyśmy, ale ten korupcja. Putin, tak. Tylko, że deklaracje polityczne są inne, a życie później pokazuje co innego. Znamy to. No tak, ale jak na razie, nie, jak tak, na razie tak, oni tak. są tam, to tam raczej jastrzębie. W związku z tym, no też jeżeli taki jastrząb zawiedzie swoje zaplecze, to może być kolejny, prawda? Może być Putin 3.0, 4.0. No, weźmy sobie takiego Miedwiediewa. No wyobraźmy sobie, że Miedwiediew, abstrahując od substancji, których chyba nadużywa, wyobraźmy sobie, że on by wrócił i został na przykład nowym prezydentem Rosji. Co wtedy, panie doktorze, by było? No nie wiem, no trzeba byłoby najpierw wysyłać chyba oddziały specjalne psychiatrów do walczenia z nim, bo to inaczej nie można. Ale tak, to wtedy rzeczywiście mogłaby wybuchnąć prawdziwa wojna już światowa. Znaczy po tych, jeżeli by zrealizował 5% z tego, co opowiada. A jeśli wybory w Stanach wygrałby Trump, to wtedy jeszcze gorzej, gorszy scenariusz, tak? Czy raczej nie? Wszystko zależy, co by zrobił. Jeżeli by zrobił to, co powiedział, czyli że w ciągu 5 minut zakończyłby wojnę, to znaczy po prostu oddałby pół Ukrainy i Rosjanie byliby szczęśliwi. Potem by wycofał wojska. Później by poszli jeszcze po kolejny kawałek. Nie musieliby już po nic iść, bo zdaje mi się, chciałby też wycofać wojska tutaj ze wschodniej Europy amerykańskiej i ewentualnie stare natowskie i zostawić starą Europę. Przecież on już zapowiadał to w poprzedniej kadencji, że Europa ma się sama bronić, prawda, że dosyć bronienia przez Stany Zjednoczone. Panie generale, pan jest pilotem klasy mistrzowskiej, tak? To porozmawiajmy troszkę o dostarczaniu samolotów na Ukrainę i o stanie naszego lotnictwa. Te dwa wątki jakby pan rozwinął, czyli czy Polska powinna przekazywać jakieś samoloty na Ukrainę? Ten temat komentowałem już w marcu ubiegłego roku, kiedy pojawiła się po raz pierwszy propozycja przekazania polskich MiG-29 dla Ukrainy i powiedziałem wtedy, że no, trzeba to przeanalizować pod tym względem typowo obronnym naszego stanu bezpieczeństwa, no i pod tym względem związanym z pomocą Ukrainie. I można wypośrodkować te dwa rozwiązania tak, aby Polska do czasu uzyskania własnych zdolności pozostawała bezpieczna. I to się mniej więcej dzieje, tak? Bo przekazaliśmy część MiG-29 na korzyść Ukrainy, a w naszym kraju te tak zwane dyżury bojowe rotacyjnie, tak, ale w sumie można powiedzieć, że stale są obecne siły natowskie czy amerykańskie na najnowocześniejszych myśliwcach świata, czy inne nacje na innych samolotach, w tym Eurofighterach, tak, czy F-35. I de facto my przekazujemy część naszego sprzętu, sojusznicy są obecni w naszej przestrzeni powietrznej. I teraz ten wątek dostarczania samolotów dla Ukrainy. Oczywiście najprostszym i najszybszym sposobem jest dostarczenie samolotów, które znają. Czyli które użytkowali, do którego tak, mają system logistyczny, mają wyszkolonych ludzi i mogą to praktycznie z dnia na dzień w przenośni oczywiście zacząć wykorzystywać. Zwłaszcza, że te samoloty są przezbrajane w zachodnie systemy uzbrojenia i one mają potencjalnie większe możliwości niż te pierwotne wersje.
Natomiast no, to jest jak gdyby nieunikniony proces, jeżeli zakładamy, że Ukraina tą wojnę wygra, to oni prędzej czy później otrzymają samoloty, czy otrzymają no, w ramach pomocy bądź zakupią tak, samoloty produkcji zachodniej, bo innej możliwości nie mają. I to jest proces, który trwa. Ja myślę, że decyzja o przekazaniu samolotu w Ukrainie została już podjęta. Tylko tak jak powiedziałem, to jest bardzo długotrwały proces i nie da się tego zrobić półśrodkami. Trzeba od początku do końca przygotować i ludzi, i sprzęt, i logistykę dla tego rodzaju samolotów. Ukraińcy zakończyli, dwóch ukraińskich pilotów zakończyło szkolenie takie pilotażowe w Stanach Zjednoczonych na F-16 i Amerykanie w ten sposób postępują, że właśnie taką dedykowaną grupę jak gdyby testują z ich możliwości opanowania. Kiedy szkolenie trwa, panie generale? To wszystko zależy od poziomu wyszkolenia danego pilota, ale dla w pełni wyszkolonego pilota, który latał na innym sprzęcie porównywalnym, tak jak na przykład MiG-29, to jest rok, mniej więcej. A jeżeli weźmiemy pilotów z jakimś małym doświadczeniem, to będzie to dłużej trwało. I to szkolenie się już zakończyło. Amerykanie ocenili i teraz słyszymy o tym, że jednak te F-16, chociaż ja osobiście uważam, że F-16 nie jest idealnym rozwiązaniem na ukraiński teatr działań wojennych, bo to jest bardzo wymagający samolot pod względem logistycznym. No, ale natomiast jego walory bojowe, ta wielozadaniowość, tak, czyli że może wypełniać zarówno zadania te uderzeniowe, jak i myśliwskie, no, jest korzystna, tak? Ale mówi się o tych samolotach F-16 i amerykańskich, i europejskich, które mogą zostać dostarczone do Ukrainy. Ale tak jak powiedziałem, my też nie poznamy daty, kiedy te samoloty tam dotrą. My się dowiemy o tym, jak one zostaną użyte. No tak. Bo nic prostszego dla Putina, jeżeli będzie wiedział to które lotniska zniszczyć i te samoloty z łąki nie wystartują. Ale też jestem osobiście ciekaw, ponieważ właśnie dyskusja, no akurat to jest jeden fragment, który gdzieś dostrzegłem w polskiej prasie. Znaczy, czy my mówimy o przekazywaniu MiG-29, czy mówimy o oddaniu naszych F-16 Ukrainie? Bo nie, to są... F-16 to była taka pierwsza wypowiedź tam prezydenta i tu z tego się szybko wycofano. No prawdopodobnie, jeżeli powstałaby jakaś koalicja państw, które przekazywałyby F-16, no to jest taka opcja, żebyśmy się tam w jakiś sposób dołączyli, ale tu gwarantuję to, że każde państwo w Europie użytkuje inny typ F-16, bo F-16 to jest ogólna nazwa. A jaki jest, panie generale, nasz stan polskiego lotnictwa? No nasz stan lotnictwa na dzień dzisiejszy nie jest zbyt dobry. Oczywiście dysponujemy tymi 48 samolotami F-16, które wypełniają wszystkie standardy współczesnego samolotu bojowego i to jest ok, ale to jest tylko 48 samolotów. MiG-29, które zostały w Polsce, no oczywiście mogą wykonywać zadania i nawet widzimy z doświadczeń ukraińskich, że całkiem nieźle je wykonują, ale ich zostało do użycia 12-14 może. I teraz Apache przylecą. Jeszcze trochę zanim one przelecą, ale to już jest całkiem inny rodzaj lotnictwa, tak? To mówimy o... Tak. O bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych i prawdopodobnie te, co też uważam za jakiś błąd, wejdą w struktury organizacyjne naszych dywizji zmechanizowanych na wzór amerykański, ale akurat pod tym względem nie możemy się porównywać ze Stanami Zjednoczonymi i to rozbicie tego wysiłku tych śmigłowców na poszczególne dywizje uważam akurat za zły pomysł, no ale zobaczymy, jak to będzie docelowo. Czy my jesteśmy jako Polska gotowi na ewentualny konflikt? Pytam o stan lotnictwa, ale nie tylko, panie generale. Ale jak pan to widzi? A czy Ukraińcy byli? No, nikt nie jest chyba tak. Nikt nie jest. No, o niektórych rzeczach się nie mówi, tak? Ale jest lepiej niż było przed wybuchem tej wojny na Ukrainie. Ale czy jesteśmy gotowi? To tak jak to bezpieczne niebo na 100%, to widzimy, jak jest bezpieczne. I to, że nie oddamy żadnego skrawka ziemi, to też jest tylko gadanie, bo nawet ze względów taktyczno-operacyjnych czasami trzeba coś oddać, żeby poprawić swoją pozycję. I tutaj takie zarzekanie się polityków, że będziemy bronić każdego centymetra ziemi, jest po prostu gadaniem. Tak? Czyli my sami sugeruje pan, że nie mamy na tyle sprzętu, samolotów, żebyśmy byli gotowi na konflikt ewentualny. Mówimy czysto hipotetycznie oczywiście. Znaczy, mówi pan z Rosją?
No tak. No nie, to, to wystarczy porównać potencjały. Nawet już nie mówię o tych militarnych, tak, ale, ale powierzchnia, ilość ludności, całość gospodarki, tak. To, no. Ale też mówili, prawda, że Rosja wygra w kilka dni z Ukrainą, no i stało się to, co się stało. Czyli no, no, Rosja też pokazuje braki wielkie, prawda, w sprzęcie. Po pierwsze, Rosja nie była przygotowana do tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Ukraińcy byli bardziej przygotowani na to, co się może wydarzyć. No i Ukrainie pomaga cały świat zachodni, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast, natomiast Ukraińcy na pewno sami sobie zasłużyli na to, że potrafili w taki sposób obronić się. I tutaj myślę, że jest duża zasługa prezydenta Ukrainy, bo uważam, że gdyby skorzystał z propozycji amerykańskiej w pierwszych dniach wojny, to Rosjanie mogliby osiągnąć ten cel, który planowali osiągnąć. Panie doktorze? Znaczy ja się zastanawiam nad dwiema kwestiami. No pierwsza kwestia jest taka, czy my jesteśmy po tych datkach na rzecz Ukrainy, czyli po tym przekazanym sprzęcie na rzecz Ukrainy, to co, co nam tak naprawdę zostało? I chyba najbardziej niebezpiecznym okresem z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jest moment, są czasy pomiędzy dniem dzisiejszym, a momentem, kiedy my już będziemy tą zapowiadaną hucznie trzecią armią świata, a pierwszą armią Europy praktycznie, tak? Najsilniejsza armia lądowa Europy. No tak, więc krótko mówiąc, kiedy my rzeczywiście ten sprzęt przyjedzie, a co więcej, kiedy będziemy go jeszcze zdolni używać, kiedy on będzie i czy on wtedy będzie, jak gdyby, kiedy ta armia będzie w stanie już używać go sprawnie, bo przecież to nie chodzi tylko o parametry tego sprzętu. Czyli z punktu widzenia logiki rosyjskiej na przykład, no to przecież nie, to, to jest najbardziej niebezpieczny dla nas okres. Bo gdyby się okazało, że na przykład po wyborach w Stanach Zjednoczonych doszłoby do jakiegoś rozprzężenia w NATO, zmiany polityki amerykańskiej w stosunku do Europy i Europa była zostawiona sama sobie w dużej mierze, Trump by na przykład podjął decyzję, że wycofuje wojska amerykańskie z Europy i niech sobie Europa radzi, bo on już to wielokrotnie zapowiadał. Czy może mu się zmieniło, bo to jest druga kadencja, no ale kiedyś tak, tak mówił. To teraz to powstaje pytanie, czy Rosjanie będą czekać, aż my rzeczywiście staniemy się tą największą armią lądową. No, logicznie można by powiedzieć, że nawet jeżeli są słabi, to przecież nie będą czekali, aż my będziemy silniejsi. I to jest ten moment rzeczywiście skrajnie niebezpieczny. Czyli pomiędzy, no bo dzisiaj, jak rozumiem, jesteśmy w stanie, w sytuacji, kiedy, przepraszam, trochę trywializując, wjadą te czołgi, czy wlecą samoloty, możemy im pomachać memorandum of understanding, kontraktami, jest, tak. Mamy kontrakt na rakiety przeciwlotnicze, przyjadą w przyszłym tygodniu, poczekajcie, tak? No tak, ale ta wojna jednak obnażyła, prawda, słabość ludzi, sprzętu, wojska rosyjskiego, prawda? Ale właśnie, ja nie wiem, znaczy, ale tylko dla mnie powstaje pytanie, czy pomimo tego, pomimo tej słabości, prawda, pomimo tego wszystkiego, szczególnie jeżeli ci Rosjanie już się przestawili na tą produkcję wojenną, prawda, tam te czołgi produkują lepsze, gorsze, mobilizując kolejnych tych żołnierzy, to czy w momencie, gdyby oni wpadli na taki głupi pomysł, że jednak pójdą dalej, to czy nasz potencjał jest taki, ja mówię już europejski, natowski, nie mówię bez Amerykanów, że my ich zatrzymamy, czy też nie? No właśnie. To specjaliści muszą na to odpowiedzieć. Panie generale. Potencjał natowski tutaj w Europie jest duży. No, jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę ten stan armii rosyjskiej deklarowany przed wojną 1,2 mln żołnierzy, no to jeżeli policzymy te siły natowskie, które zostały dyslokowane na flankę wschodnią i siły zbrojne tych państw członkowskich, które są na flance wschodniej, to też się doliczymy adekwatnego potencjału, tak? No więc tutaj to myślę, że w tym konflikcie konwencjonalnym jesteśmy w stanie przeciwstawić się Rosji w takim stanie, jakim ona dzisiaj z pewnością jest, bez Amerykanów, tak? Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że przynajmniej na tej flance wschodniej, na tych państwach flanki wschodniej, zdecydowana większość sprzętu jest amerykańskiego. Jeżeli, bo tutaj pan mówi o takim czarnym scenariuszu, tak, że wycofają żołnierzy, powiedzą radźcie sobie sami, tak, ale jeżeli rzeczywiście by tak było i nie dostarczyliby wsparcia technicznego dla tego sprzętu i uzbrojenia, no to ten sprzęt jest mało użyteczny. No Putin, słyszymy, prawda, bierze młodych cywilów, prawda, nieprzygotowanych i tak dalej, no jednak ta rosyjska słabość jest uwidoczniona, prawda, i w tym sensie, jak panowie też sugerują, no NATO byłoby, prawda? No Polska oczywiście, NATO, sprzęt, no wszystko to pokazałoby, prawda, że jednak z Rosją, z tą drugą armią, tak, rzekomo, świata jesteśmy w stanie chyba wygrać, tak?
Znaczy to, że ci cywile są nieprzygotowani, to na Zachodzie jest podobnie, bo nie ma takiego idealnego systemu szkolenia rezerw osobowych, takiego jaki był jeszcze w czasach, kiedy był ten zasadnicza służba wojskowa. No bo lepiej lub gorzej ci żołnierze byli przygotowani do wykonywania tych podstawowych przynajmniej czynności. Natomiast no teraz tych rezerw też nie mamy i to jest problem, tak? Mhm. Nie, jak słyszymy, że Rosjanie na froncie walczą łopatami, prawda? Bo nie mają sprzętu, to też pokazuje. To już był taki folklor, no tam, tak, tam jakieś saperki się bili, tak. No, ale to do takich zdarzeń może dochodzić z różnych przyczyn, tak? Ja bym tego raczej nie uogólniał. Natomiast trzeba sobie zdać zdecydowanie sprawę, że na współczesnym polu walki nie decyduje ilość, a jakość. Mhm. I tutaj trzeba iść w tym kierunku, tak? Bo te zapowiedzi o 300-tysięcznej armii, 300 tysięcy żołnierzy, no ja nie widzę tego, tak? Ja nie, to są jakieś mrzonki, tak? Ja tego nie widzę, chociażby z pierwszego powodu, że trudno będzie znaleźć tylu chętnych, tak, do służby wojskowej. Z drugiego powodu, że to są ogromne koszty, które będzie generowała taka armia, i te zapowiedzi o podniesieniu naszego PKB do tych nawet 6%, tak, to nie załatwi tej 300-tysięcznej armii. Bo my za to, co teraz wydajemy, nie jesteśmy w stanie uzupełnić tych braków, które mamy. A tu by trzeba było 150 tysięcy żołnierzy stworzyć i wyposażyć od zera, tak? Więc to... Mi się wydaje, że to jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski. I w ogóle jest mniej zwiększenie. To już jest coś, no, o czym się mogę wypowiadać, tak, bo już na tym się znam lepiej. Mi się wydaje, że bardzo poprawiła ta sytuacja przystąpienia Finlandii. Przede wszystkim właśnie ze względu chociażby na to, że oni mają jednak wielką ilość rezerwistów i ta armia jest zdolna do bardzo szybkiej mobilizacji Finlandii i Szwecji. Finlandia ma zresztą własny i Szwecja mają własny bardzo rozbudowany przemysł zbrojeniowy. Tak? Oni są eksporterami uzbrojenia. W związku z tym, a potem no, to powoduje, że ja pamiętam na samym początku konfliktu, ja jestem zapalonym czytelnikiem różnego rodzaju amerykańskich analiz, na przykład korporacji RAND, która notabene, no jakby nie było, te same analizy czyta Departament Obrony, bo przecież na rzecz tego to jest ich najgłówny klient. I oni tam dywagowali wtedy a propos państw tych bałtyckich. No i generalnie zakładali, że podstawą jest takie założenie doktrynalne, że oddajemy, a potem odbijamy ewentualnie, lub też negocjujemy, żeby nam oddano. Natomiast no, w tej chwili, w sytuacji takiej, w której Finlandia się pojawia w NATO i Finlandia przystępuje do artykułu 5, znaczy w przypadku konfliktu, to ta sytuacja już dla Rosjan tego swobodnego desantu, odcięcia całego Morza Bałtyckiego i które miało być rosyjskim jeziorem, no to teraz się jednak zmieniło. Nawet chyba w większym stopniu niż niepewna Turcja, bo Turcja moim zdaniem, jeżeli by doszło do wojny już takiej na pełną skalę, to będzie się ograniczała do pytania, gdzie jest poseł z Lechistanu, tak to potrafią. Znaczy tutaj, jeżeli jeszcze kontynuując ten wątek Finlandii, to praktycznie na znaczeniu militarnym traci obwód Kaliningradzki jeszcze tam, tą nazwę Królewiecki, tak by trzeba było powiedzieć teraz. Królewiecki, tak. W ogóle Żmudź, Kurlandia to powinno jeszcze wrócić, tak. Więc pod względem militarnym ten obwód już przestaje mieć takie znaczenie, jakie miał, tak. Jeżeli doszłoby do konfliktu na dużą skalę, no to on by został praktycznie wyeliminowany na samym początku, musiałby zostać wyeliminowany. Panowie, na koniec jeszcze wyniki sondy. Czy wojna z Ukrainą obnażyła fatalny stan rosyjskiej armii? Tak, 84%, nie 16%. Krótki komentarz, panie generale. No, mówiliśmy o tym. Tak. No tak, jeszcze podsumujmy. Mówiliśmy. No oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, od czego zacząłem, że my nie widzimy stanu całej armii. Możemy zakładać, że rzeczywiście skoro było tak na samym początku i skoro jest teraz, to stan pozostałych jednostek jest bardzo podobny. Natomiast tutaj wielką zagadką są siły strategiczne rosyjskie i obyśmy się nie musieli przekonać, do czego są. Pan doktor? Ja niestety spróbuję niekrótko, znaczy mogę niekrótko? Bardzo proszę. Okay. Znaczy wydaje mi się, że tak, oczywiście w tej chwili to, co obserwujemy, to na pewno jest to coś innego niż oczekiwaliśmy zarówno my, jak i chyba kierownictwo w ogóle Rosji, kiedy rozpoczynało tą operację specjalną niby. Natomiast dla mnie powstaje pytanie następujące. Jak ta armia będzie wyglądała, ta rosyjska, jeżeli Rosjanie na przykład, bo my zakładamy cały czas, że pokój nastąpi wtedy, no albo ktoś wygra, to jest jedna możliwość, albo druga możliwość, w Rosji dojdzie do zmiany kierownictwa na takie, które zgodzi się po prostu na jakiś układ pokojowy. Natomiast załóżmy, że się nie zmienia to kierownictwo, bo to społeczeństwo rosyjskie nie jest do tego stopnia jeszcze zdenerwowane tą wojną, żeby dokonywać jakiejś rewolucji. To wyobraźmy sobie, co się stanie w przyszłym roku, i załóżmy, że wojna będzie trwała jeszcze za 2 albo 3 lata.
Czy jak będzie wyglądała ta armia rosyjska? Czy to jest tak, że ten przemysł, nietknięty przemysł zbrojeniowy, jakby nie było, znaczy tknięty jedynie sankcjami, które sobie i tak obchodzą jak chcą, prawda? W związku z tym nietknięty sankcjami przemysł zbrojeniowy, kolejne setki tysięcy rekrutów, których sobie mogą spokojnie szkolić i wysyłać na front. Powstaje pytanie, czy Ukraina ma taki potencjał, no właśnie ludzki, rekrutacyjny, prawda? Czy państwa zachodnie będą chciały nadal być zapleczem przemysłowym? Czyli przecież przemysł zbrojeniowy Ukrainy znajduje się w tej chwili na zachodzie. To są państwa zachodnie, które też nie są, niektóre przynajmniej społeczeństwa nie są specjalnie z tego powodu szczęśliwe. Jak ta armia będzie wyglądała za 2 albo 3 lata? Kiedy się już będzie właśnie przezbrajała i kiedy będziemy porównywali może nie tyle zdolności samej armii, jakby ten i technikalia, i kwestie wyszkolenia, co po prostu będziemy porównywali potencjały, tak? Kto się wcześniej tą wojną zmęczy? Oczywiście, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś przełomu na frontach. No, jeżeli będziemy mieli taką pierwszą wojnę światową trochę, prawda? Utrwalone fronty, okopy, żadna ze stron nie jest w stanie przełamać. 4 lata, tak? No właśnie tak, dokładnie. No i potem dopiero rewolucja w Rosji, tak, dokładnie. Znaczy, no, pytanie było o stan armii dzisiaj i wczoraj, właśnie, tak? Tak. A co będzie w przyszłości, to tak jak pan mówi, nie? To zależy od wielu czynników. Generał Jan Reichel, dr Wojciech Szewko, bardzo panom dziękuję. Dziękuję za dyskusję. Dziękuję państwu za dziś także. Zapraszam na jutro na 18:00 w imieniu Iwony Kutyny, która porozmawia z ekspertami o śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy i o tym, jak zapobiec kolejnej tragedii. Za tydzień widzimy się ponownie w Wieczornym Ekspresie. Miłego wieczoru. Dzięki. Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Targi książki i mediów Vivelo 2023. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Zaplanuj wyjątkowy weekend i kup bilet już teraz na targiwivelo.pl.